Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 2023 roku choruje na nią 1 200 000 Polaków. I mowa tu wyłącznie o przypadkach osób zdiagnozowanych, co wciąż nie jest taką oczywistością. Depresja, choroba, jak mówią specjaliści, uznawana już za cywilizacyjną. 23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją, który każdego roku ma przypominać o tym, jak ważna jest świadomość tej choroby. Fatima Orlińska. Te obrazy są odwzorowaniem blizn, które powstały na ciele wskutek cierpienia duszy. Jak mówi autor czarno-białych prac, to kartograficzne przedstawienie śladów po samookaleczaniu. Pan Michał ma 23 lata, a na zdiagnozowaną depresję choruje od 15 roku życia. Poprzez swój tryptyk przed ramię łydka Udo chce pokazać to oblicze depresji, którego wielu nie chce widzieć. Zdecydowanie najgorszym aspektem, przynajmniej mojej wersji depresji, używam tego słowa, ponieważ te objawy, one mogą się bardzo różnić, jest fakt, że ja mam też ataki paniki, ataki lęku i to jest coś, co bardzo negatywnie wpływa na moje codzienne funkcjonowanie. No i ogólnie takim najbardziej typowym objawem depresji jest tak zwana anhedonia, tak jest to nazywane przez psychologów. Chodzi głównie o to, że tak człowiek siedzi i nie wiem, jest głodny, ale ani nie ma ochoty na żaden makaron, ani nie ma ochoty na tosta, na nic nie ma ochoty. Wręcz nie ma ochoty po prostu, żeby jeść, mimo tego, że już burczy w brzuchu. Jak mówią specjaliści, objawów depresji może być naprawdę wiele. Często zaczyna się od przedłużającego się obniżonego nastroju i nieradzenia sobie z trudnymi emocjami. Do tego dochodzi ukrywanie problemów nawet przed bliskimi. Brak odczuwania przyjemności z tego, co do tej pory ją dawało, wycofywanie się z własnego życia i zamykanie się w sobie to te sygnały, że depresja może być już w zaawansowanym stadium. Depresja ma różne oblicza, tak? Ile jest osób, tyle jest tego odsłon, tak? Ale przeważnie jest tak, że te osoby, które bardzo cierpią wewnętrznie, to są osoby, które dają siebie innym, którzy wchodzą w tak zwaną rolę ratownika, nie zajmują się swoim życiem, ale uważają, że to, że pomagają komuś, że czują się potrzebni, sprawia, że oni czują się lepiej, a tak naprawdę coraz bardziej pogrążają siebie. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości o depresji, czemu służy m.in. Światowy Dzień Walki z tą chorobą. Cały czas panuje przekonanie, że to coś wstydliwego. Boją się mówić, chociaż wiedzą, że coś jest nie tak u nich. Ale wiem, że dużo ludzi to ma. Tylko, że się boją mówić, wstydzą się, bo u nas jeszcze to jest naprawdę po wijakach, mimo wszystko. Mam znajomą, która ma zdiagnozowaną depresję po prostu, więc nie miałem tego, że tak powiem, tego momentu, w którym ja bym musiał, że tak powiem, ją diagnozować, chociaż nie jestem lekarzem, ale po prostu wsparcie, no i tyle, no co nam pozostaje. Ostatnie dane o depresji Narodowego Funduszu Zdrowia z 2023 roku mówią, że w Polsce zdiagnozowanych chorych jest ponad 1 000 000 osób. Nie wszyscy sięgają po pomoc. Coraz częściej na depresję chorują dzieci i młodzież, którzy podejmują próby samobójcze. Martwi nas to, że dostęp do opieki psychiatrycznej dla dzieci jest bardzo w tej chwili ograniczony. Dostęp do psychiatrów, dzieci czasami czekają rok na wizytę, w związku z tym trudno jest też reagować na różne niepokojące się sytuacje. W Dniu Walki z Depresją specjaliści przypominają o bezpłatnych numerach, pod którymi w większości całodobowo osoby w kryzysie psychicznym mogą uzyskać wsparcie. Wszystkie znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia.